Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 8:10 na naszym zegarze, a gościem dzisiaj w poranku jest komendant wojewódzki policji w Katowicach, inspektor Roman Rapsztyn. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Chciałoby się powiedzieć nowy komendant wojewódzki, bo od miesiąca, 16 lutego, objął pan obowiązki. O tyle nie nowy, że był pan do tamtej pory pierwszym zastępcą wojewódzkiego komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. No ale mimo wszystko zapytam, kierowanie śląską policją, policją w województwie śląskim, to jest inne wyzwanie niż kierowanie policją w jakiejkolwiek innej części Polski? Zdecydowanie tak. Śląski garnizon policji to jest największa jednostka policyjna w Polsce. Nasz garnizon liczy ponad 12 tysięcy etatów policyjnych, ponad 2 tysiące etatów cywilnych, czyli można powiedzieć, że to prawie 15-tysięczna firma, więc jedynie zbliża się do nas troszeczkę pod tym względem komenda stołeczna, a potem długo, długo nikt. Czyli pod pewnymi względami większe wyzwania niż w Warszawie. Pod pewnymi względami zdecydowanie tak. Panie komendancie, mamy pandemię. Od roku, niedawno w pewnym sensie obchodziliśmy rocznicę tych pierwszych lockdownów, pierwszych informacji o pandemii. Od początku właściwie towarzyszy nam takie przekonanie i pewność, że możemy być ukarani, a to za złamanie zasad kwarantanny, a to za nienoszenie maseczki. Wiemy, że w zeszłym roku policja rzeczywiście i także na Śląsku wydała więcej mandatów. I te mandaty w jakimś stopniu, choć w różnych dziedzinach, także dotyczyły złamania zasad kwarantanny i pandemii. Jak to dziś wygląda? Po tym roku i na dziś. Powiem tak, to generalnie policjanci mandatów nie lubią nakładać. Tak? Te mandaty to jest ostateczność. My jako instytucja, która jest umocowana w przepisach prawa, ma kompetencje, żeby stosować środki represyjne. Mandaty to jest tylko jeden z kilku środków represyjnych. No i ten mandat generalnie czemuś ma służyć. My najchętniej nie nałożylibyśmy żadnego mandatu, bo to oznaczałoby, że nasi obywatele realizują te obostrzenia, nakazy, zakazy, które wynikają z różnych przepisów prawa. Jeśli idzie o te obostrzenia pandemiczne, no generalnie oni mają jeden cel, te obostrzenia. Chodzi o to, żebyśmy maksymalnie chronili siebie nawzajem. Chodzi o to, żeby te łóżka covidowe świeciły pustkami, żeby nasi seniorzy, jak się okazuje już w tej chwili nie tylko seniorzy, nie umierali na tych oddziałach szpitalnych i lekarze, robiąc wszystko, co da się zrobić, albo jeszcze więcej, nie są w stanie tych ludzi uratować. I temu to wszystko ma służyć, a nie temu, żebyśmy wypisywali ileś mandatów i się prześcigali w statystykach, bo naprawdę tego nie robimy. Nikt w policji, ani śląskiej, ani polskiej, nie rozlicza policjanta z liczby nałożonych mandatów, z liczby ukaranych obywateli, bo to nie jest celem naszej działalności. Nam bardziej, zdecydowanie bardziej zależy na tym, żebyśmy dotarli do świadomości tych ludzi. My nie robimy sobie, proszę państwa, nawzajem na złość, tylko my dbamy o własne życie i zdrowie. I w tej kategorii to należy postrzegać. I a propos statystyki, skoro pan o niej wspomniał, najwięcej, bo ponad 47 tysięcy mandatów w zeszłym roku nałożyliście w województwie śląskim. Załamanie przepisów związanych z piciem alkoholu w miejscach publicznych. 25 tysięcy za zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej, 24 tysiące za drobne kradzieże i niszczenie mienia. 30 tysięcy to inne kategorie, tu właśnie te pandemiczne między innymi. Trochę może niepokoić te 47 tysięcy załamanie przepisów związanych z piciem alkoholu w miejscach publicznych. Już zasady obowiązują przecież no, jakiś czas, parę lat. Zdecydowanie tak. My nawet czasami kusimy się i robimy analizy dotyczące ukarania tych samych osób. I tu ciekawe spostrzeżenie, że mamy sporą taką grupę obywateli, którzy permanentnie łamią te przepisy i do pewnego momentu karamy ich mandatami karnymi, potem już idziemy w te wyższe formy, czyli sporządzamy wnioski o ukaranie do sądu, gdzie już sąd dysponuje dużo większym wachlarzem możliwych kar. Oczywiście jest to pewien problem społeczny i chcę powiedzieć, że duża część tych interwencji, które podejmujemy w związku z obawami obywateli o własne bezpieczeństwo wynikającymi z faktu spożywania alkoholu różnych ludzi w różnych miejscach, my pozyskujemy te dane z Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa. Tutaj powiem taką ciekawostkę. 4 stycznia tego roku na Śląsku przebiliśmy barierę 200 tysięcy zgłoszeń w tym narzędziu, w tej mapie. I bardzo często tam do jednych z najczęstszych kategorii, o czym nas informują nasi obywatele, właśnie
dotyczy spożywania alkoholu i zakłócania ciszy, spokoju, ładu, porządku publicznego. I w dużej mierze ta liczba nałożonych mandatów, o której pan był łaskaw wspomnieć, właśnie wynika z faktu, że my podejmujemy te interwencje, udajemy się na miejsce i potwierdzamy ten fakt. Oczywiście tutaj stosujemy taką zasadę zero tolerancji, bo stoimy na stanowisku, jak pan również słusznie zauważył, że te przepisy obowiązują od dłuższego czasu i ulica, jakieś miejsce pod sklepem, pod restauracją, to nie są miejsca, gdzie należy spożywać alkohol. Można to robić w swoim domu, w miejscu ustronnym, gdzie to nikomu nie powinno przeszkadzać. Jeśli chodzi o przestępczość, to generalnie dobre wiadomości, bo spadła. Przynajmniej taka przestępczość uliczna czy pospolita. W zeszłym roku o 4,4% mniej kradzieży, rozbojów, włamań w Polsce i też, i to dużo, bo ponad 20% spadła przestępczość z udziałem nieletnich. To znaczy, że jest bezpieczniej i lepiej, czy to się gdzieś przeniosło, ta agresja i jakiś sposób na życie, którym jest przestępczość? Jest lepiej, jest zdecydowanie lepiej. My prowadzimy naprawdę dokładne statystyki tego zagadnienia. Na Śląsku spadła nam przestępczość w ubiegłym roku o blisko 11% ogółem, licząc rok do roku, ale to należy podkreślić, my jesteśmy w takim trendzie spadkowym 5-letnim, czyli od 5 lat systematycznie ta przestępczość spada na terenie województwa śląskiego i należy tutaj podkreślić, że również mocno analizujemy kwestię wykrywalności i chcę się pochwalić, że policjanci śląskiego garnizonu policji w roku 2020 wykryli na 10 przestępstw 8. Mamy wykrywalność ogólną blisko 80%, dokładnie to jest 79,9%, czyli przekładając na liczby proste, na 10 przestępstw, które zaistniały, 8 zostało przez nas wykrytych. Uważam, że to jest znakomity wynik i wskazuje to na naprawdę bardzo dobrą pracę policji i osiągnięcie pewnego poziomu profesjonalizmu przez naszych ludzi, co pozwala na osiąganie tak dobrych wyników. A co się stało, że tak wzrosła, co zrobiliście, że tak wzrosła skuteczność? My się doskonalimy, panie redaktorze, cały czas. Również doskonalimy nasz warsztat, szkolimy naszych policjantów, specjalizujemy się, dostosowujemy nasze struktury do bieżących potrzeb, do zagrożeń i myślę, że to daje naprawdę kapitalne efekty, kiedy tworzymy strukturę i stwarzamy możliwości policjantom, aby oni się skoncentrowali na danej wąskiej często kategorii przestępczości, to daje w bardzo szybkim czasie bardzo dobre efekty i te dane globalne pokazują, że mamy naprawdę fajne pomysły i skutecznie je realizujemy. To skoro mówimy o przestępczości i tym, co niedobre, to znowu też media donosiły wiele razy, że wzrosła taka agresja domowa gdzieś za zamkniętymi drzwiami często. Wiadomo, że ona jest bardzo trudna do wykrycia, bo często niezgłaszana. Ale też wiadomo, że policja potwierdza, że coś jest na rzeczy. Jak to wyglądało w ostatnim czasie? Tak, ten rok, cały rok, bo już mamy ponad rok tych różnych ograniczeń, tego życia z pandemią, to również odbija się na tej sferze psychicznej życia naszych obywateli i my faktycznie odnotowujemy, że rosną statystyki dotyczące tej przemocy domowej. Oczywiście my tu również posiadamy odpowiednie instrumenty do działania i najświeższe rozwiązania, przepisy prawa, które naprawdę dały silne uprawnienia policjantom, a dotyczą one możliwości natychmiastowego odizolowania sprawcy przemocy domowej od tego mieszkania i wydania stosownego nakazu czy zakazu zbliżania się do tego miejsca. To naprawdę bardzo mocne uprawnienie policji i powiem tak, nie boimy się na Śląsku z tych uprawnień korzystać. My tu jako pierwsi w kraju tak naprawdę upraktyczniliśmy te przepisy i realizujemy je praktycznie każdego dnia, wydajemy kolejne decyzje, bo niestety bywało tak, że w tym miejscu, gdzie ta przemoc domowa się realizowała, to z tego domu musiała uciekać najczęściej kobieta, zabierać dzieci ze sobą, a najczęściej nieczeźwy agresor tam zostawał. Dzięki zmianie tych przepisów w tej chwili, to tego agresora możemy zgodnie z prawem stamtąd usunąć i zakazać mu zbliżania się do tego mieszkania. Korzystamy z tego przepisu i będziemy bardzo mocno korzystać w każdej sytuacji, kiedy komuś się dzieje krzywda, to my wykorzystamy wszystkie instrumenty, żeby mu pomóc. Panie inspektorze, to można by pomyśleć, że policja należy do tej grupy, która się powinna w cudzysłowie najbardziej cieszyć, że są ograniczenia w tej chwili, bo jak się skończą, to wrócą przestępcy, przestępczość na ulicę. Co wtedy zrobicie? Jak macie plan B na przyszłość? Panie redaktorze, oczywiście my dostosowujemy nasze działania, naszą aktywność do zmieniającej się sytuacji na zewnątrz i
po pandemii, bo wszyscy wierzymy w to, że w miarę szybko ta pandemia się skończy, będziemy robić swoje, będziemy realizowali swoje zadania i będziemy zapewniali bezpieczeństwo naszym obywatelom. Jestem przekonany o tym, że będziemy to robili z dobrą skutecznością na Śląsku. Panie inspektorze, póki co mamy też nowe formy przestępczości mimo wszystko, bo ona się często przenosi do internetu albo gdzieś bazuje na tym, co się dzieje. I taka informacja z Tarnowskich Gór z ostatnich dni. Policja podjęła poszukiwania mężczyzny i kobiety, którzy podali się za pracowników przychodni lekarskiej i okradli 92-letniego mieszkańca miasta pod pozorem przeprowadzenia w jego mieszkaniu wywiadu przed szczepieniem przeciwko COVID-19. No pomysłowość przestępców zawsze troszkę wyprzedza stróżów prawa. To jest bogata pomysłowość? No tak, my tu oczywiście nie będziemy reklamowali przestępców, ale myślę, że państwo jako przedstawiciele mediów macie tutaj do spełnienia rolę nie do przecenienia. Myślę, że o tym trzeba mówić w każdej nadarzającej się okazji i uprzedzać poprzez właśnie opowiadanie o takich przypadkach. Mamy sporo przestępstw, w których przestępcy podają się za policjantów. Wmawiają bardzo często starszym osobom, że są funkcjonariuszami policji i realizują jakąś tajną akcję. Oczywiście na końcu doprowadzając do tego, że osoby przekazują tym rzekomym policjantom swoje dobra, pieniądze, jakieś przedmioty wartościowe. I tutaj myślę, że trzeba wyraźnie podkreślić, szanowni państwo, nigdy, absolutnie nigdy żaden policjant nie będzie prosił państwa o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy, złota, antyków, innych przedmiotów wartościowych. Jeżeli taki komunikat się pojawi, niezależnie kto jaką wersję opowiada, to powinna się zapalić ta przysłowiowa lampka, że to jest prawdopodobnie oszust. My staramy się wychodzić z tym komunikatem gdziekolwiek się da i każdego dnia zgłaszają się do nas najczęściej starsze osoby, które uwierzyły w jakąś legendę, że ktoś z rodziny miał wypadek, że Centralne Biuro Śledcze Policji prowadzi jakąś tajną misję albo że prokurator do spraw specjalnych tutaj dostał informację, że państwa konto jest zagrożone i należy z tego konta wypłacić pieniądze i on wam zabezpieczy te pieniądze. Takie i podobne tym legendy pojawiają się każdego dnia i niestety obywatele dają się na to nabierać. Jest informacja pocieszająca, że my coraz więcej łapiemy tych przestępców, bo dzięki tym przekazom, między innymi medialnym, osoby stają się coraz bardziej wyczulone i dostajemy informacje, że mieli taki telefon, że ktoś się z nimi skontaktował. No i wtedy my podejmujemy szybkie działania i tak jak powiedziałem, coraz więcej takich przestępców po prostu udaje nam się zatrzymywać. Oni najczęściej trafiają do aresztu, no ale jakby forma tej ta przestępczość się rozwinęła i przykład, o którym pan wspomniał, rzeczywiście potwierdzam, miało miejsce tego typu zdarzenie i to nie jest zdarzenie odosobnione. Uważajmy, kogo wpuszczamy do mieszkania, a jeśli idzie o te szczepienia, nie ma takiej procedury, żeby ktoś przychodził do domu i tam robił wywiad lekarski, bo to się odbywa w punkcie szczepień, więc jeśli ktoś z taką legendą przychodzi, absolutnie nie wpuszczajmy takich ludzi do domu. Na koniec zapytam, panie komendancie, czy brakuje wam rąk do pracy, bo zawsze są wakaty w policji. Na koniec grudnia 2019 brakowało 4461 funkcjonariuszy. Na koniec grudnia ubiegłego roku 4461, a wcześniej 5410, jeśli nie pokręciłem teraz liczb. W każdym razie informacja ze Związku Zawodowego Policjantów jest taka, że ubyło wakatów, czyli przybyło rąk do pracy, ale że tak naprawdę pierwszy kwartał tego roku pokaże, czy to jest prawidłowy trend, czy policjantów przybywa. Z drugiej strony wiemy, że policjantom się trochę obrywało, a to niedawno zastrzelanie w stronę dystrybutorów na stacji benzynowej w jednej z miejscowości, a to za zachowania czy przy strajku kobiet, czy przy innych masowych wydarzeniach. Jak pan dziś ocenia wyszkolenie policjantów, ile macie do zrobienia i ilu ludzi do zdobycia, żeby przyszli do pracy? Tak, my na Śląsku nie mamy problemu z kandydatami do policji. W tej chwili mamy rzeczywiście wakat około 5%, natomiast specyfika naszej służby jest taka, że najczęściej policjanci decydują się na przejście w stan spoczynku w pierwszych 2 miesiącach roku. A później w trakcie roku te odejścia już są naprawdę bardzo pojedyncze. I można powiedzieć, że w tej chwili, na dzień dzisiejszy, my już jesteśmy po tej fali odejść i ta fala była zdecydowanie mniejsza niż się spodziewałem. Myślę, że tutaj zadziałały instrumenty, które wprowadziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zachęcają policjantów, zwłaszcza tych policjantów z większym stażem, do tego, aby zostali jeszcze w służbie.
i żeby jeszcze pracowali. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, mamy ponad 900 kandydatów w opracowaniu. To jest prawie dwa razy więcej niż mamy wakatów, więc i cały czas te aplikacje nam wpływają. Także ja jestem dość spokojny i optymistycznie ustosunkowany do przyszłości, jeśli idzie o kadry i pragnę Państwa zapewnić, że na Śląsku na pewno nie zabraknie policjantów, którzy będą nieść Państwu pomoc, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. Bardzo dziękuję. Inspektor Roman Rapsztyn, komendant wojewódzki Policji w Katowicach, dziś był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za uwagę. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.